Cześć! Przedstawiam Wam dzisiaj bezdotykowy detektor napięcia firmy Wicha. Mierzy on napięcie, wykrywa napięcie od 12 do 1000 V AC. Jego działanie opiera się na wykrywaniu pola elektromagnetycznego. Posiada stopień ochrony IP67, także nawet jak nam wpadnie do wody, możemy go nadal używać. Posiada wbudowaną latarkę do oświetlania miejsc pomiarowych w ciemnościach. Przyciskiem power włączamy detektor. Świecąca dioda LED informuje nas o tym, że wszystko jest w porządku, że przyrząd jest gotowy do pomiarów. Mierzymy, tutaj mamy zakresy w postaci takich tutaj wskaźników. Kolor niebieski informuje o najniższym napięciu, później poprzez pomarańczowy aż do czerwonego do wysokiego napięcia. My sobie go przetestujemy, tutaj sprawdzimy napięcie 230 V, 400 V. Jeżeli nie używamy detektora dłużej niż 4 minuty, wyłączy się on automatycznie w celu oszczędzania baterii. Zasilany jest dwoma bateriami 1,5 V. Posiada praktyczny klips, możemy go wnosić w koszuli, w kieszeni koszuli lub w kieszeni spodni. Wyposażony jest w uniwersalną końcówkę, która pasuje do wszystkich gniazd na całym świecie. Tak, wymieniamy tutaj baterię, odkręcamy, dość mocno to jest zakręcone, gdyż jest zabezpieczony detektor przed wpadnięciem do wody. Wyposażony jest w taką uszczelkę, dwie baterijki, cienkie paluszki. Druga klasa ochronności, kategoria czwarta, 1000 V AC, od 40 do 500 Hz, zgodny z normami. Sygnalizację dźwiękową możemy wyłączyć, w tym celu musimy przytrzymać przycisk power na 5 sekund. O. Teraz już nie będzie nam wydawał dźwięków przy pomiarze, lub wyłączamy i włączamy i ponownie. Więc przejdźmy do pomiarów.